Zaczynamy panele serialkonowe. Na początek szybko jeszcze ogłoszenia parafialne. Zapraszamy na te panele raz za razem. To znaczy teraz jest pierwsze 13, później będzie następne 14, później będzie kolejny, później będzie jutro. Więc zapraszamy Państwa tu, zapraszamy Państwa na streaming na Facebooku serialkonowym. O 19 zapraszamy też na pokazy do kina dziś. O 19 pokaz kontroli, na który już dawno nie ma biletów, w związku z tym będzie kolejny seans o 22.30. Jeśli ktoś nie dostał się na 19 na nowy sezon serialu Kontrola, a jeszcze bardzo by chciał, to o 22.30 będzie seans dodatkowy. A teraz już przechodzimy do panelu pod tytułem Rozmyte granice serialowych światów. Ja go poprowadzę, nazywam się Kamil Śmiałkowski, ale przedstawię przede wszystkim gości. Jest z nami Magda Stępień, tatwa.pl. Magda Kozłowska, StarWars.pl, wszyscy dzisiaj mają coś, Agata Jarzębowska, serialowa i dr Adam Anczyk, AIK, mam napisane. Akademia Ignacjanum w Krakowie, Instytut Psychologii. O, wolałbym właśnie, wolę nie rozwijać skrótów, bo okaże się, że coś źle rozwinę i będzie na mnie. Mamy porozmawiać o tym, że dziś seriale to tak naprawdę tylko początek zabawy. Że światy serialowe już przestały nam, widzom, fanom wystarczać i coraz częściej chcemy czegoś więcej, a czasami wręcz sami kreujemy to coś więcej. To zacznijmy może od podstaw naukowych. Skąd to się w ogóle wzięło? To pytanie jest, powiedziałbym, jednocześnie skomplikowane i jednocześnie proste. To znaczy się, ja nie będę wydziwiał jako psycholog i powiem po prostu ekonomia. Mhm. To znaczy się, że to ja bym przede wszystkim widział no, w tym systemie panującym nami i naszą kulturą współczesną, czyli kapitalizmie, takiego właśnie źródła tego, że pewne rzeczywistości wykreowane kulturowo, takie jak serial, takie jak książka, takie jak muzyka, no w ogóle wszystkie wytwory kultury w jakiś taki sposób obrastają wokół innymi wartościami, że tak powiem, czy no, elementami kultury z prostego powodu, ponieważ to się sprzedaje. Nie? I zawsze tak było? Myślę, że im więcej kapitalizmu w kapitalizmie, tym, tak, że tak powiem, będzie. Nie? Czyli według mnie motorem napędowym jest no to, co byśmy nazwali box office, czyli że jeśli coś jest, dlaczego coś jest popularne, ponieważ to jest popularne. Po prostu w ten sposób no, ten jakby, te siły zewnętrzne, nie? Które są za nami, bym powiedział, nie? Czyli ta właśnie niewidzialna ręka rynku, w pewien sposób kreuje no, pewien popyt na pewne rzeczywistości. To od strony takiej, bym powiedział, technicznej, nie? Że to jest zjawisko nieuniknione, że serial jako produkt czy element kultury będzie się rozrastał na pewno, zwłaszcza jeśli to jest serial, który jest popularny, bo po prostu są jacyś ludzie, którzy na tym zarobią. A od strony psychologicznej to może najpierw się koleżanki wypowiedzą na to samo pytanie, a ja pozwolę sobie komentować, nie? Jak chcecie. Ale to ty powinieneś mówić, bo jakby nie było, zaczyna się ten cały fenomen od Star Treka. A ktoś się przyznał, że jest fanem Star Treka. No, zatytułuję klasyka, tak, obejrzałem go całego. Nie można być fanem Star Treka i nie obejrzeć całego Star Treka. Przeczytałem tam, można. Że w zasadzie w tej chwili mówić cytat. Powiedziałbym, że generalnie no, fantastyka, czy literatura fantastyczna, już potem jako zjawisko czy fenomen społeczny, która potem przeniknęła do świata popkultury, teraz zwłaszcza za pośrednictwem seriali, takich zresztą kasowych seriali, jak na przykład Gra o Tron, nie? To jest po prostu eksplozja uniwersum fantasy, nawet w porównaniu z Władcą Pierścieni, Władca Pierścieni i Harry Potter, zaczęli ten trend jakby przenikania tego, co kiedyś było niszowe, do popkultury. Nie? No i oczywiście cała kategoria science fiction i myślę, że właśnie teraz jest czas na science fiction, tak nie? Patrząc po nie? Też się cieszę. po liczbie produkcji w ostatnich latach, produkcji lepszej jakości, gorszej, niestety to drugie przoduje. No i jest jakaś potrzeba, która właśnie wspomagana tą kapitalistyczną właśnie ręką niewidzialną. Ale ja bym polemizował z tym kapitalizmem. Znaczy, tak? On jest niezbędny w tym całym układzie na pewno, ale byłem świadkiem
dziesiątek różnych tytułów serialowych, filmowych, literackich i innych, którym najlepszy, największy marketing nie pomógł, bo w momencie, kiedy ludzie tego nie chcą, nie oglądają, nie wchodzi dana. Są rzeczy, które z założenia są pisane jako serial. I po pierwszej części już to klapło i figurki sprzedają po 5 zł, kapcie się nie sprzedają w ogóle, a nikt nie kręci drugiego sezonu, więc ten kapitalizm jest niezbędnym elementem tej układanki, ale moim zdaniem nie elementem najważniejszym. Ale właśnie ja bym symbolizowała, dlatego że z punktu widzenia kapitalizmu, ja jestem marketerem, więc mogę powiedzieć, jak to ma ze strony promocji, o wiele taniej jest rozszerzyć istniejące, lubiane uniwersum, niż stworzyć całkowicie nowe, dlatego że stworzenie i wypromowanie nowego uniwersum pochłania gigantyczne koszta, bo nigdy nie wiemy, czy faktycznie ten sentyment zażre, czy to się przyjmie, czy ludzie to polubią. A jeśli mamy już istniejące uniwersum, na przykład nie wiem, Władcę Pierścieni, Harry'ego Pottera, to są pewniaki, to są samograje, które można wypełniać, ten świat można rozbudowywać w nieskończoność. I o wiele taniej tak naprawdę z punktu widzenia marketingu i samej produkcji wychodzi dorzucenie kolejnych klocków do już istniejącej narracji. Więc jeśli na przykład teraz pojawi się serial na bazie Harry'ego Pottera, no to jest strzał w dziesiątkę. Wiadomo, że to obejrzą miliony ludzi już na samym starcie. To po prostu wychodzi taniej. To jest bardzo kapitalistyczne. Właśnie miałam mówić, że wydaje mi się, że ten kapitalizm serialowy, fandomowy jest odpowiedzią na to, że te fandomy powstały i po prostu zauważeniem, że tam są pieniądze, że ci ludzie będą kupować figurki Lego. Tak. Ja kupuję figurki Lego z moim chłopakiem. Mamy po prostu całe gabloty Lego, Marvela, Harry'ego Pottera, Gwiezdnych Wojen. Jeszcze Star Treka nie mam, ale na pewno do tego dojdziemy prędzej czy później. Bo Star Trek jest nie w Lego, tylko jest w Playmobil. No to nie dojdziemy. Bo tutaj Lego też jest kluczem. Więc wydaje mi się, że to jest zauważenie, że jest grupa ludzi, którzy po prostu chce wszystko z tego uniwersum. My wam to damy. Za duże pieniądze, ale wam to damy. Ale słuchajcie, mówicie ekonomia, mówicie pieniądze, ale też za robienie seriali biorą się osoby, które są fanami. I w serialach powoli pojawia się to, czego się nie da sprzedać jakby w filmach. Patrz Star Wars. Mamy trylogię sequeli, która jest jaka jest. Może nie będziemy tutaj dyskutować na ten temat, w końcu nie serial, ale też mamy Mandalorianina, który jest najlepszym, co się temu uniwersum przytrafiło od lat tak naprawdę. Potem The Book of Boba Fett, no tutaj są mieszane uczucia. Najlepsze odcinki są tam, gdzie nie ma głównego bohatera, ale nadal eksplorujemy te części galaktyki, których nie zobaczymy na głównym ekranie, bo tak naprawdę przeciętnego widza to one nie obchodzą. W związku z tym fani, którzy zabrali się zrobienie seriali, oni robią to, co oni chcą zrobić z danego uniwersum. Więc będziemy mieć więcej takich rzeczy. No, Kenobi już zaraz wyjdzie na Disney+. Dobrze, ale teraz czy mówiąc rozmyte granice serialowych światów, to my mówimy bardziej o tym, że seriale wkraczają do najważniejszych światów popkulturowych, tak jak teraz seriale wkroczyły do Gwiezdnych Wojen, serial Gra o Tron, no też jest wkroczeniem serialu do uniwersum, które istniało już wcześniej. Czy mówimy bardziej o tym, że seriale kreują te światy? Myślę, że może być tak naprawdę w jedną i w drugą stronę, dlatego że są seriale, które wygenerowały tak naprawdę kompletne uniwersa i dla mnie takim przykładem koronnym będzie zawsze Twin Peaks, które zaczęło się od serialu, a dzisiaj, no to jest przede wszystkim legenda popkultury, już jakby w ogóle kultury amerykańskiej. Mamy książkę, mamy albumy, które do tego wyszły, są dodatkowe materiały, z tego powstała w ogóle przecież seria spotów reklamowych, które tam były wyświetlane też osobno. Mamy film pełnometrażowy. I te postaci, które zostały stworzone na potrzeby Twin Peaks, no, cały czas funkcjonują w kulturze. Powstały kolekcje mody inspirowane postaciami z Twin Peaks. Do dzisiaj są wielką inspiracją, więc myślę, że może tak być, że serial zapoczątkuje taką narrację. I szczerze mówiąc, myślę, że z punktu widzenia kultury nie ma znaczenia tak naprawdę, co jest tym pierwszym ogniwem, czy to będzie książka, czy to będzie film, czy to będzie serial. I wydaje mi się, że to główne przesunięcie polega na tym, że serial stał się wreszcie taką równoważną częścią kultury, która może zapoczątkować coś takiego, może być aż tak kultowa. I dla mnie takim właśnie początkiem jest Twin Peaks, kiedy to jest dla mnie taki pierwszy serial, który coś takiego zrobił. Czy pierwszym chyba był jednak Star Trek, mam wrażenie, ale... Okej, dobrze. Ale rozumiem, że Twin Peaks jest o tyle nietypowy, że jak gdyby działa na zupełnie innych poziomach niż fandom fantastyczny, do którego zwykle jesteśmy przyzwyczajeni. Ale że też ma swój fandom i tak, to bardzo oddany fandom. Tak.
Archiwum Mix jeszcze stworzyło trochę coś na kształt takiej kultury, wiele książek, potem pojawiły się boczne seriale, też Millennium, jeżeli dobrze pamiętam, był taki spin-off. Millennium z Lansem Henriksenem, tak, dokładnie, Long Gunman też był. I to też stało się produkcją kultową, która rzeczywiście zasługuje na to miano kultowej, nie jak teraz, kiedy każdą produkcję się właściwie określa jako kultowa, jeszcze zanim wyszła. Więc oprócz właśnie Twin Peaks, o której mówi Tatwa, też myślę, że Archiwum. Ale ciekawe jest też, bo mnie głównie interesują fabuły. I dla mnie ciekawe jest też, jak ewoluowała ta, to, w jaki sposób te fabuły się nawzajem traktują. To znaczy, kiedyś był ten jakiś pierwszy podstawowy dzieło, czy to były filmy, czy seriale, ale wszystkie wtórne były wtórne. Dopiero od czasu Gwiezdnych Wojen zaczęto koordynować to wszystko i starać się, żeby było w miarę kompatybilne i żeby było, żeby działało. Harry Potter jest jeszcze lepszym przykładem, bo Rowlingowa po prostu nie zgodziła się na ekranizacje, które były mocno odległe, miały być amerykańskie. Przyjechał Spielberg, powiedział, że on nakręci Harry'ego Pottera i że to będzie w amerykańskiej szkole się działo. Ona powiedziała, dziękuję, to jest bilet powrotny do Ameryki. I zgodziła się dopiero wtedy, kiedy było to absolutnie kanoniczne, zgodne z tym wszystkim, co ona napisała w literaturze. I teraz to procentuje, bo jeśli teraz dostaniemy serial kanoniczny, to będzie zupełnie inaczej odbierany przez fanów niż... gdyby to były te dziesiątki dodatkowych, bocznych rzeczy. Więc nauczyliśmy się chyba szacunku dla fabuł niezależnie od medium w momencie, kiedy się rozlewa te uniwersum. Ale czy możemy powiedzieć tak naprawdę, że nauczyliśmy się? Wydaje mi się, tak z punktu widzenia antropologii w ogóle, no, opowiadanie historii, potrzeba opowieści, to jest taka fundamentalna ludzka potrzeba. I serial ją realizuje w tym momencie chyba najlepiej ze wszystkich mediów, tak przynajmniej mi się wydaje, dlatego że pozwala na taką bardzo, bardzo długie zanurzenie w opowieści. Mhm. Pozwala na przykład na to, żeby być w opowieści przez kilka lat, czasami kilkanaście lat. Ja oglądałam wszystkie sezony Supernatural, więc wiem, o czym mówię. Witaj w klubie. To może trwać tak naprawdę przez całe życie widza, ten fundament, który tworzy serial, wydaje mi się, że jest taką naturalną odpowiedzią właśnie na potrzeby opowieści. I to, że to uniwersum się rozbudowuje, no to jest wręcz łechtanie cały czas tej potrzeby i cały czas rozbudzanie tej iskry. Dlatego, że wszystko dla mnie sprowadza się właśnie z tego, że chcemy opowieści, które trwają jak najdłużej. Jeśli to jest dobra opowieść, to ona się może nigdy nie kończyć. No właśnie, ja tutaj bym dodał swoje trzy grosze. Od strony, można powiedzieć, literackiej, to ja bym trochę nawiązał do Olgi Tokarczuk i jej tej koncepcji odroczonego katarzis, nie? Że w zasadzie serial jest takim ewidentnym, idealnym przykładem odroczonego katarzis, że no, my chcemy więcej, nie? Więcej kolejnego odcinka, kolejnego sezonu, zobaczenia tych postaci na przykład no, ex post albo ex ante, nie? Przed i po danej rzeczywistości, która dzieje się w serialu. Nie? No ale gdzieś ta funkcja właśnie katartyczna, jakby tutaj za takim psychologiem francuskim, drugim nauczycielem Freuda, Breuerem, nie? On wymyślił taką metodę właśnie katartyczną, która polegała na tym, że właśnie to oczyszczenie, czy ten właśnie to odczucie spełnienia, no jest jedną z takich bardzo ważnych psychologicznie rzeczy. Serial tutaj Tokarczuk by powiedziała, że właśnie on odracza. Nie? Wiem, tylko że moim zdaniem nie chodzi o żadne katarzis, tylko chodzi o odraczanie w nieskończoność. No właśnie o to chodzi, że my jesteśmy fanami ciągu dalszego, a nie jakiegokolwiek. Nie czekamy, że tam kiedykolwiek, nawet jeśli nastąpi to katarzis, to ono nas nie zadowala. My chcemy dowiedzieć się jeszcze, co było dalej. My chcemy się dowiedzieć jeszcze, co było, jeszcze więcej. My chcemy jakby w nieskończoność i dostajemy, dzięki temu kapitalizmowi, dostajemy, nawet jeśli już nie stać twórców na stworzenie kolejnego sezonu serialu, to główny scenarzysta na przykład tworzy to dalej w formie komiksów, w formie książek i męczą nas tym w nieskończoność. Jak gdyby jesteśmy absolutnie fanami ciągu dalszego, bo uważamy, że nic się nigdy nie kończy, nic się nigdy nie powinno skończyć. Że zawsze można opowiedzieć jeszcze jakąś historię w ramach tego samego uniwersum. Mnie fascynuje, jak to wykorzystał Marvel, no bo wyszli od komiksów, zrobili filmy, które tak naprawdę były serialem pokazywanym w kinach i przeszli do seriali na Disneya platformie. I to wszystko ciągle się łączy, mniej lub lepiej, ale teraz już nie ma możliwości, że ja sobie oglądam tylko filmy, bo to, co się dzieje w serialach, jest istotne dla tego, co się będzie działo w filmach. I to, jak oni wykorzystują właśnie ciągi dalsze, że my chcemy wiedzieć, co będzie, co się stało z tymi postaciami. Wiedzieli, że ludzie kochają Lokiego, więc zrobili
sprytny myk, żeby Lokiego przywrócić po śmierci, zrobić mu... Ale to właśnie to już nie jest opowieść, to już jest multiversum. Tak, bo już polega ale oni na tym, ciągle bazują na... W tym są jeszcze lepsi ich konkurenci, czyli w DC, którzy mają 5 różnych wersji, bo tu mamy wersję serialową, tu mamy wersję kinową, tu mamy jeszcze nowego emo Batmana, który je Oreo. Po prostu jest Batman 150 jest cudowny, różnych tak. wersji. Dla każdego to, co kto woli i tak naprawdę dochodzimy w tym momencie w serialowych opowieściach, czy w tych multimedialnych opowieściach, zataczamy wielki krąg i dochodzimy do poziomu, jaki był tysiące lat temu w mitach greckich, kiedy istniało ileś wersji danej historii, każdy dostawał dokładnie to, czego oczekiwał i już. Ale wydaje mi się, że oprócz jeszcze samej opowieści jest taki ważny element, że po pierwsze przywiązujemy się do bohaterów samych, bo często jest tak, że jeśli serial trwa bardzo długo, to dorastamy z tymi bohaterami, oni jakby starzejemy się razem z nimi, więc w jakimś sensie mogą być... Jeśli oni się starzeją. Jeśli się starzeją, tak, no ale starzeją się tak czy inaczej fizycznie, więc jakby widać pewne zmiany w zachowaniu postaci, nawet w wyglądzie postaci. One się powinny się rozwijać w czasie opowieści, więc gdzieś tam możemy się z tym identyfikować. Ale na przykład dla mnie osobiście bardzo ważne jest też to, że są takie dzieła kultury, które tworzą tak wspaniałe światy, że ja te światy chcę eksplorować jak najdłużej. Chcę po prostu, żeby one zostały wyopowiadane do samego końca. I na przykład dlatego przeczytałam 40 tomów Świata Dysku Fetcheta, bo to jest fantastyczny świat, który chce się poznać w całości, każdy jego zakątek. Są takie książki, o których marzę, żeby zostały zekranizowane i to właśnie w formie serialowej, dlatego że nie wierzę w to, że film jest w stanie dokładnie pokazać wszystko, co one mają do zaoferowania. Cały świat, który one właśnie prezentują. A czy to nie jest też trochę tak, że no, my w sensie... Ludzie już troszkę wiekowi, bawimy się tymi książkami, serialami i tak dalej, a ci młodsi od nas, oni po prostu już wchodzą w światy gier, które można eksplorować bez końca i po prostu z nich nie wychodzą. Być może, wydaje mi się, to też zależy od konkretnej osoby, to po pierwsze, ale no, każde pokolenie ma też swoje opowieści, tak? Swoje medium narracje. Też. No. Ja wiem na przykład, że dla wielu młodych odbiorców wejście w te stare opowieści, niektóre może być już trudne, dlatego że one już są tak rozbudowane, że czasami nie wiadomo nawet skąd zacząć. I na przykład gdyby ktoś teraz chciał zacząć powiedzmy swoją przygodę z Marvelem, no to ciężko jest znaleźć tak naprawdę ten pierwszy punkt, który jest takim łatwym entrance point do tego, żeby całą tą historię... Nie, w ogóle... O to się już Marvel stara, żeby co parę lat powstał ten... Tak, ja wiem, ale generalnie jest tego tak dużo, że naprawdę trudno jest znaleźć takie dobre punkty, w których to się wszystko zaczyna, gdzie zaczyna się opowieść, bo ona nie ma tak naprawdę początku. No, na tym polega. Przez to z jednej strony jest łatwa jakby do wejścia w dowolnego miejsca, ale no, jest to takie rozmyte troszeczkę w tym wszystkim. I wydaje mi się, że są takie opowieści, które faktycznie gdzieś tam się zestarzały i trudno jest w nie wskoczyć już teraz po iluś tam latach, zwłaszcza, że to jest ogrom materiału do nadrobienia. I na przykład gdybym w tym momencie miała, załóżmy, obejrzeć właśnie wszystkie na przykład odcinki Star Treka, łącznie z tymi starymi odcinkami Star Treka. Łącznie z najgorszą sceną walki ever w kinie. Ja podjęłam to wyzwanie, Oczywiście, ja nie mam tyle czasu, po prostu ja mam jeszcze życie osobiste, pracę i inne zajęcia. Są jeszcze seriale animowane Star Treka. Tego jest właśnie, więc jakby tego jest wszystkiego tak strasznie dużo, że nie da się już być, nie da się wszystkiego garnąć. Zwłaszcza, że na przykład, no nie wiem, właśnie czy Harry Potter, czy Star Trek, to już nie jest tylko serial, to są jakieś tam książki, to są rzeczy inspirowane, są fanfiki, gdyby ktoś chciał wejść bardzo głęboko. Są gadżety, zabawki, jakieś puzzle, gry planszowe, gry komputerowe. Jest tego po prostu zbyt wiele. Ale wiesz co, całkiem dobrze sobie z tym chyba radzi Doktor Who. Przez to, że są kolejne reinkarnacje doktora, przez to, że każdy ma tego swojego doktora, każdy może sobie zacząć tą swoją opowieść od właśnie tego doktora. Jasne, tam jest duży background story, tam wszystko się łączy w pewnym momencie, sławetna biblioteka i Riversong. Czyli mam OCD, więc ja musiałam zacząć od początku. Ale może... Niektórzy mają taką nerwicę natręt, że muszą absolutnie zawsze skończyć. Od pierwszego tomu. Tak. Ale niektórzy mogą od środka. Ja mogę od środka i właśnie bardzo mnie cieszyło. Na przykład ja zaczęłam od Matta Smitha, który mi się bardzo spodobał ja jako też. Doktor. I wróciłam się do Tennanta i na tym zakończyłam. Nie, to ja zaczęłam potem od Ecclestona. Ale można spokojnie wskoczyć w tę opowieści i to jest też fajne. Mhm. Ale jak podchodzicie do... No bo teraz znowu wracając do tego, że te światy się rozrastają, ale gdzieś ta dychotomia między fanami a zawodowcami, którzy je tworzą, robi się w zależności od świata, jest zupełnie inna. Niektórzy nie mają z tym żadnego problemu, bawią się w te fanfiki, zgadzają się na te wszystkie możliwe zabawy, czasami wręcz w nich uczestniczą. Inni nie pozwalają na mural z bohaterami swojego uniwersum, jeśli nie jest on z przybitą pieczątką. Znaczy, moim zdaniem, jak patrzę na to z perspektywy fana,
to pozwolenie fanom na tworzenie, oczywiście darmowe, nie zarabianie na tym na boku, jest tym, co potrafi utrzymać opowieść i uniwersum przez lata, nawet jeżeli to będzie tylko zamknięta trylogia i nic więcej nie powstanie. To fakt, że fani będą tworzyć kolejne historie w tym świecie, może sprawić, że za 20 lat ktoś stwierdzi, to ja robię film na ten temat, bo ludzie na pewno to obejrzą. I mi się wydaje, że pozwolenie fanom na tworzenie rzeczy na własną rękę jest najlepszym, co może twórca zrobić. Czy dla mnie to też zależy od konkretnego przypadku, dlatego że nie wyobrażam sobie na przykład, żeby ktoś inny miał wrócić do Twin Peaks. Nawet powód Lyncha już do końca mnie nie zachwycał po latach. Powiedzmy, że mogłam to zaakceptować w wykonaniu Fontwiera na przykład, tak jako eksperyment pewien, ale nie widzę po prostu tego, żeby fani mieli podejmować takie zabawy, żeby to naprawdę było wysokojakościowe. No a jak pojawiają się te reklamy na przykład, to jest akceptowalne? No dla mnie nie do końca właśnie. Podoba mi się na przykład to, że to uniwersum gdzieś funkcjonuje właśnie w gadżetach, w jakichś tam dodatkach, takich małych powiedzmy mikrozabawkach, można powiedzieć. Ale nie chciałabym widzieć, znaczy może nie, że nie chciałabym. Nie jestem zainteresowana do końca tym, żeby śledzić taką narrację z perspektywy fanów, bo ona mnie aż na tyle nie interesuje. Nie interesuje mnie po prostu perspektywa fana tutaj. Dlatego, że to dla mnie jest uniwersum jednego człowieka, to jest opowieść jednego człowieka. A z drugiej na przykład strony, ja jestem wielką fan koalicji w Krainie Czarów i mam absolutnie obsesję na punkcie wszystkiego, co się wiąże z tym w Krainie Czarów. Oglądam wszystkie filmy, wszystkie seriale, japońskie anime, jakieś, nie wiem, afrykańską ostatnio widziałam jakąś nawet miniaturkę na ten temat. Czytam książki, wszystkie, które wychodzą, są inspirowane oryginałem, więc są takie tak kultowe już czasami narracje, że chcę się je widzieć w kolejnych terestacjach, po prostu w kolejnych wersjach. To jest tak jak cały czas odświeżanie jakiejś wersji mitu tak naprawdę. Jeśli coś na przykład jest inspirowane mitem o Hamlecie, to ja mówię, proszę bardzo, tak, jakby kupuję, jestem zainteresowana, chcę to zobaczyć. Dlatego, że to jest tak świetna opowieść sama w sobie, że ona się będzie bronić, znaczy może nie, że będzie się bronić zawsze, ale ona daje ogromną szansę, że ta opowieść będzie dobra, bo to jest po prostu świetny fundament narracyjny. Więc wydaje mi się, że są takie historie, które faktycznie mogą się rozrastać bez końca i fani są tam no, wręcz niezbędni do przetrwania, ale są też takie, które jakby osoba autora zamyka gdzieś w tym wszystkim. I nie mówię, że jakby nie bojkotowałabym tego osobiście, żeby fani cokolwiek robili oczywiście, ale nie zawsze jest to dla mnie osobiście ważne. Ja bym jeszcze tutaj pokusił się, a propos jak właśnie gadamy o tych rozmytych krainach, może to teraz jak tak się zastanawiam, to kurczę, czy nie jest tak i to nie jest jakiś no, taki dowód, bym powiedział, nie? Ten serialkon na to, że zrodziła się, już jest nowa subkultura ludzi oglądających seriale w ogóle, jako pewnej grupy odbiorców kultury, nie? Bo dlaczego ten? Bo tutaj jak ktoś coś od nas zrzuca, nie? To druga osoba łapie. Natomiast no, ja jak wykładam, to czasami sobie pozwalam, wiecie, nie? Jolo profesor, nie? Zrobić jakąś aluzję tam do popkultury w czasie no, wykładu. Ja wykładam akurat historię psychologii, więc taki WF można powiedzieć na psychologii. No i ja widzę niestety niezrozumienie w takim sensie, o czym koleś gada. Czasami jedna osoba złapie, o co mi chodzi, albo dwie, albo trzy, nie. I co się okazuje, no bo można powiedzieć, że już nabyłem tego uprawnienia, niestety, nie, chociaż nie wyglądam do mówienia dzisiejsza młodzież, mówię dzisiejsza młodzież, czyli pokolenie już troszeczkę od nas młodsze. Jak tak obserwuję ich tak pod kątem psychologicznym, nie, to oni mają, kurde, genialny dostęp do wszystkiego. I mają naprawdę, no oni są, kurczę, każdy z nich to jest Sartre, kurczę, Schopenhauer czy inny egzystencjalista podstawiony przed tą ogromną możliwością wyboru, nie? No bo jak człowiek ogląda rzeczy na VHS-ach, nie? Pamiętacie, nie? No to ten wybór miał bardzo ograniczony. Ja na przykład oglądałem Star Treka po czesku, słuchajcie, nie? Bo wtedy leciał na jakiejś czeskiej telewizji, a że jestem i mieszkam w Katowicach, nie? No tam jest blisko do granicy, nie? I kurde, nadawał The Next Generation leciało, nie? Po czesku, nie? Pamiętam właśnie Pana Kapitana i tak dalej, nie? I tak się podglądało tę rzeczywistość, nie? A dzisiaj jest wszystko, nie? Możesz się wejść w jeden ten i jestem czasami zdziwiony, ja nie mówię taką mas, nie? Tylko to jest taka moja luźna obserwacja, że ludzie mają problem faktycznie z wybraniem czegokolwiek i że w ogromie wyboru nie wybierają niczego. Bo wiesz co, zapominasz o jednym. Mamy bardzo dużo seriali, ale tak, kiedyś mieliśmy z kolei bardzo dużo książek i każdy lubi jednak jakiś typ opowieści, jakiś gatunek. My jak tutaj siedzimy, wszyscy jesteśmy zanurzeni w fantastyce, ale są ludzie, którzy na przykład fantastyki nie tkną nawet kijem, ale sięgną po
seriale sensacyjne, kochają je. Więc one nie złapią ci, oni ci nie złapią Marvela, ale rzucą tobie takim tekstem, że ty będziesz siedział i... Ale co? No, moim tak, czy, nie no, fani seriali istnieją od początku seriali. Kiedyś seriale były głównie obyczajowe. 20 lat temu była wielka impreza na tysiące ludzi z Lot fanów M jak miłość. A nie Fenica i Izaura? Dokładnie. Ale przyjechała do Polski Izaura, były wszędzie tłumy. Wcześniej były seriale radiowe, też sobie dobrze radzili. Jak gdyby serialowa opowieść, Iliada jest serialową opowieścią z założenia, którą później spisano. Więc jak gdyby fani seriali istnieli zawsze. Tylko teraz mam wrażenie, że seriale zaczęły docierać do trochę innej grupy. Grupy może bardziej wygadanej, mówiącej czterosylabowcami. I oni uważają, że nagle, że to oni odkryli seriale. Nie, seriale istniały zawsze i zawsze miały swoich fanów. Ale wydaje mi się właśnie, a propos tego, co powiedziałeś, chyba rozumiem właśnie, o co ci chodzi, że wytworzyło się coś takiego jak subkultura oglądających seriale, troszeczkę na takiej zasadzie, jak jest na przykład w tym momencie ogromny hype na gry planszowe, tak? I powiedzmy tak, no ja też grałam w gry planszowe jako dziecko, grałam w Monopoly, ale to nie jest to samo. Nie jestem częścią tego środowiska, tylko przez to, że kiedyś grałam sobie w Monopoly czy w Rummikubo. Dlatego, że ja, powiedzmy na przykład, wchodząc do sklepu z planszówkami, ja nie wiem, co mam wybrać, dlatego że nic mi te tytuły nie mówią, o nich nigdy nie słyszałam, bo to jest tak hermetyczne środowisko, mimo tego, że to jest tak masowe jednocześnie, tak ogromne rozrośnięte komercyjnie, są ogromne eventy być na ten temat i człowiek z zewnątrz, który na tym nie zna, tak naprawdę jest troszeczkę zagubiony, nie wie, co ma wybrać, może sięgnąć losowo po coś, ale jakby troszeczkę jest tak, że mimo tego, że te planszówki są tak ogromną częścią w tym momencie popkultury, to one też nie pojawiają się za często na przykład na popularnych portalach, które mówią o, nie wiem, o filmach, o książkach, o czymś tam. I z seriale mam wrażenie, że trochę też tak jest, że z jednej strony wszyscy oglądaliśmy kiedyś jakiś serial, ale są ludzie, którzy oglądają seriale hobbystycznie i to jest coś takiego, że nie tylko ogląda się określone pozycje, ale ogólnie człowiek orientuje się, co słychać w serialach. To jest taka różnica jak między pójściem czasami do kina, a byciem fanem kina i na przykład jeżdżeniem na festiwale. To jest pewna grupa degeneratów jeżdżących na przykład do festiwale filmowe, która posługuje się nazwiskami kompletnie nieznanymi dla ludzi, którzy po prostu oglądają raz na jakiś czas filmy. I seriale troszeczkę też tworzą obecnie, wydaje mi się, takie właśnie hermetyczne środowisko, mimo tej pozornej dostępności i łatwości tego. No, ale właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, czyli o tym, że te seriale się rozlewają na wszystkie strony i czasami zdarzają się ludzie, którzy, nie wiem, chodzą w skarpetkach Gry o Tron, w życiu nie oglądając Gry o Tron, ale im się podobają po prostu te skarpetki. Tak, no. Ale z drugiej strony jesteśmy wszyscy humanistami, jak wielu humanistów potrafi rozmawiać o 100 latach samotności Marqueza, nigdy nie czytając tej książki. No bardzo dobrze. Właśnie miałam mówić, że ja bardzo dużo seriali pochłonęłam po prostu poprzez czytanie na ich temat, nigdy nie oglądając nawet jednego odcinka, tylko po prostu przez to, że na Facebooku siedzę ludzi, którzy recenzują seriale i wiem, co się dzieje. Na przykład to ci wystarcza. Trochę przez osmozę, nie? Czasami przez osmozę, dlatego, bo brak czasu, żeby obejrzeć wszystko i na przykład doskonale wiem teraz, co się dzieje w Better Call Saul. Nigdy nie obejrzałam żadnego odcinka Better Call Saul, bo nagle najpierw muszę skończyć Breaking Bad. Więc, ale doskonale wiem, co się dzieje w finałowym sezonie. No dobrze, a jakie franczyzy... Na chwilę przenieśmy się na nasze rodzime podwórko. Jak uważacie, które polskie franczyzy nadają się na właśnie takie szerokie uniwersa, najlepiej serialowe? Czy nadawał to się Wiedźmin, ale co z tego wyszło, to wszyscy wiemy. On już ma. No ale mogliby to zrobić jeszcze raz na przykład, udawać, że to nie już zaszło. Zrobili dwa razy. To spróbujmy jeszcze trzeci raz. Bo... Ale wiesz co, Wiedźmin ten nasz dawny ma pewien potencjał. Nie, bo on jest tak dawny, zły, on jest tak? Zły, że już jest kultowy. Ja w ogóle jestem wielką fanką. Teraz jakby odkrywamy to, że on ma taki... No mówię, to jest tak złe, że stało się kultowy. Moja ulubiona scena to jest tak, ten aktor, który gra stępnia w 13 posterunku, rozgląda się za smokiem, mówi, czny smoku. Nie, i no, patrzy. No, właśnie, nawet widzimy to, jaka jest potencjał jest kultowy tej, no faktycznie tej bardzo złej produkcji. Przecież ostatnio była reklama zwiastun drugiego sezonu Wiedźmina na Netflixa z Dawidem Podsiadło, tak? I tam gra Żebrowski i gra, no jakby to jest takie autoironiczne, bo on tam się pokazuje właśnie jako dawny Wiedźmin, gdzieś tam komentuje tą sytuację. Więc to jest takie, wraca to gdzieś. Ale w tym nowym przecież Żebrowski też gra, on jest polskim głosem, no tak, Wiedźmina. Tak, więc to jest też takie oczko po prostu do fanów, którzy gdzieś doceniają taki gest, mimo że wiemy wszyscy, że ten serial był fatalny. Ale chciałabyś jeszcze trzeci.
No, może za trzecim razem się uda, wiesz, ja nie jestem fanką. Nie, jakby, uważam, że pierwsza wersja oczywiście była bardzo nieudana, bo jest, no, to jest serial, który moim zdaniem potrzebuje ogromnego budżetu. To jest serial, który moim zdaniem potrzebował ogromnego budżetu i HBO, a nie Netflixa. I niestety dlatego to po prostu nie wyszło, bo on jest, no, biedny, jakby w ogóle wizualnie biedny jest pod kątem efektów. Ja nie jestem fanką tego, co się z nim stało kompletnie. Jakby nie lubię tej opowieści. Dobrze, tak. Ale no, uważam, że ma ogromny potencjał i jakby widać to, że szukajmy pozytywów. To jakie inne franczyzy? Ja bym chciała zobaczyć Pana Lodowego Ogrodu Grzędowicza, bo to jest fascynujący świat, który tylko w serialu można przekazać. I bardzo bym chciała zobaczyć, ale właśnie w jakiejś HBO tego typu, bo to też będzie potrzebowało bardzo dużego budżetu na stworzenie świata od potrzebuje podstaw. Albo rozmachu, albo potrzebuje świetnego pomysłu. Bo można zrobić bardzo minimalistyczną, oszczędną fantastykę, ale to naprawdę musi być wtedy coś mądrego, filozoficznego, takiego do przemyślenia. A jeśli nie, no to musi być rozmach i nie ma innej drogi. Ja mam wtedy ciekawym uniwersum, znaczy jeśli ma nadać uniwersum, bo to sobie nasze uniwersum, które nie jest nasze. No jest proza jednego z lepszych, jeśli nie najlepszych, aktualnych pisarzy kryminałów, nie? Czyli Marka Krajewskiego. Tam były jakieś podejścia. Ja jestem generalnie fanem w ogóle kryminałów, zwłaszcza typu noiry skandynawskiego, nie? I ma też taki potencjał, nie tylko powiedziałbym taki, że zadowoliłoby to fanów gatunku, samek seriali kryminałów, ale ma jeszcze dwie dodatkowe atuty jako franczyza, nie? Pierwsza jest taka, że jest taśmowy, w takim sensie, że jest tego dużo. Drugie, autor żyje. Czyli... Ale to jaki, czemu jest, czujesz w tym atut? Czemu czujesz w tym atut? Ponieważ autor, mający pewną wizję... Sapkowski wiem, też żyje. No. Jest przemiłym człowiekiem, jak wszyscy wiemy. Uroczym. Sorry. No, ale Marek jest ta diagnoza psychologiczna. Ale Marek Krajewski dla odmiany jest sympatycznym człowiekiem, naprawdę. No, ale ja bym uderzyła w coś, co jest taką mieszanką tego, co o tym mówisz. Harlan Coben na przykład, nie? On też sobie żyje. Dostał kontrakt na ileś tam... Na polskie seriale. Seriali w różnych tych, nie? Settingach, jak czytałem. Nie, no jakby współtworzy jako człowiek, który no, ma tą grajwkę, nie, jak się u nas zgodę na Śląsku, do tworzenia fabuł. No a co myślicie o tym, co się już szykuje po polsku? Czyli z jednej strony Pan Samochodzik, z drugiej strony Akademia Pana Kleksa. Znaczy myślę, że Akademia Pana Kleksa jest o tyle ciekawa, bo to jest bardzo kwasowa książka, jak powiedzmy sobie szczerze, tam jest bardzo dużo takiego, to jest strasznie typowa rzecz. I ja bym to chętnie zobaczyła. Jako serial. Jako serial na przykład zrobiony przez Chodorowskiego, nie? Bo to byłoby coś niesamowitego. Ale jeśli tak... Niestety będzie Kawulski, nie Chodorowski. No wiem, ale jeśli do tego materiału podejdzie się w jakiś bardziej artystyczny sposób, to moim zdaniem on ma ogromny potencjał. Najgorsze, co może mu grozić, to jest takie upupienie, takie zrobienie go totalnie dla dzieci, dla takich najmniejszych dzieci, bo on ma wiele więcej do zaoferowania. I myślę, że to się może jak najbardziej udać. O drugim tytule, jakim mówię? Pan Samochodzik. Netflix zapowiedział. W to nie wierzę, bo jakby ballada o dobrym ojmowcu w 2022 roku to nie jest coś, co chciałabym zobaczyć, szczerze mówiąc. Ale Pan Samochodzik ma olbrzymi potencjał. Jeżeli właśnie wyciąć ten element ideologiczny nowego ormowca... Wiele rzeczy by trzeba wyciąć. To, że on chłopców podwozi i tam... No. O Jezu, Kleksus, mi też jest problem. Czy my naprawdę się musimy doszukiwać takich rzeczy? Pan Samochodzik jest rewelacyjną serią przygodową. W dodatku podbudowaną taką ilością wiedzy, że ja do dzisiaj czasami sobie coś przypominam z Pana Samochodzika, nie z historii. Tak, w związku z tym, jeżeli nie będą się bawili właśnie w doszukiwanie się drugiego dna, jeżeli zrobią z tego tylko i wyłącznie coś w stylu Indiana Jonesa, powiedzmy, polskiego, z chłopakami niech będzie w tym samym samochodzie, to ja myślę, że to będzie super. I tam nie trzeba właśnie elementów fantastycznych dorzucać, tam nie trzeba doszukiwać się jakichś różnych społecznych z kolei wątków. To jest świetny materiał i nie tylko templariusze. Takim materiałem byłby na przykład też Tomek Szklarskiego, gdyby wyciąć z niego kolonializm, jakby w ogóle wyczyścić go z tego kolonializmu. Ale tam jest dużo takich elementów, które się bronią, bo to nie jest też głupia książka. I właśnie tak jak mówiłaś, że ja mam, to są dwie takie serie książkowe, które chyba najwięcej zrobiły dla mojej edukacji w życiu, jak byłam dzieckiem. I w sumie chyba dlatego poszłam na takie studia, na jakie poszłam, bo zainteresowałam właśnie z jednej strony historia, a z drugiej strony antropologia, gdzieś inne kultury na świecie. Więc to ma ogromne znaczenie. Dobrze, to jeszcze na końcu mi powiecie w drugą stronę. Które polskie seriale z przebiegu całego, waszym zdaniem, nigdy nie doczekały się, a zasłużyły na to, żeby taki świat im poszerzać?
żeby pojawiły się książki, komiksy, wersje kinowe. No niektóre się tam czegoś doczekały, ale nic rewelacyjnego jak na razie. Czy są jakieś polskie tytuły, które uważacie, że gdzieś tam w historii polskich seriali, a mieliśmy ich przecież trochę? Znaczy ja jestem fanką tych starych seriali, takich ostatnio właśnie przypominałam sobie po latach gdzieś 40-latka, Alternatywy 4. Myślę, że gdyby tam faktycznie ten humor gdzieś zatrzymał, na przykład tak jak Barei produkcję, no to gdyby tego było więcej, tam to wszystko chętnie oglądało. Ale to jest znowu kwestia tego, żeby to robił Bareja. Dlatego, że to było takie poczucie humoru, taki osąd rzeczywistości, którym chciała zobaczyć w rozszerzonej wersji. Jego samego chciałabym zobaczyć więcej, nieważne o czym by opowiadał. I gdyby na przykład do dzisiaj opowiadał historię, co wiem, że jest niemożliwe, to ja bym do dzisiaj go oglądała, bo dlatego, że nie wątpię, że on umiałby tak samo dzisiejszą rzeczywistość skomentować w równie ironiczny sposób. Mm-hmm. Z tym, że to jest ryzykowne, bo przecież już był 40-latek 20 lat później i to też to nie było to samo. No wiem, to nie był Bareja, ale też, wiesz, kolejne podejścia do jakiegoś tematu mogą być strasznie ryzykowne. Powstał nawet 40-latek jeszcze późniejszy, tak. Tylko już go nie nakręcono niestety. Czy bo mówię, tutaj trzeba rozgraniczyć jednak to, bo no, po Misiu też mieliśmy Rysia, tak? Gdzie jest ta granica między... A po Alternatywach mieliśmy Dylematu 5, o czym tak. Mało kto dzisiaj na szczęście ale pamięta. Gdzieś jest ta granica właśnie między rozbudowywaniem uniwersum, a po prostu bezczelnym odcinaniem kuponów. I no, Ryś był niezaprzeczalnie bezczelnym odcinaniem kuponów od tego kultowego filmu. Tak samo jak, nie wiem, remake. Po drodze jeszcze były rozmowy kontrolowane, które były niezłe. Powiedzmy, no okej, okay. Ale takim na przykład odcieniem kuponów też był remake Kariery Nikodemadyzmy, tak? Który w oryginale to jest świetny film, to jakby to jest ciągle świetna rzecz, która się broni po latach. No Kariera Nikosiadyzmy niekoniecznie, ale gdzieś te opowieści są na tyle dobre, że warto je odświeżyć, warto do nich powrócić. Wydaje mi się, że one są aktualne i warto by je było pokazać w dzisiejszych warunkach, jak one mają się do współczesności, bo wiele z nich jakby no, one się nie zestarzały tak naprawdę. One jakby, zestarzał się może anturaż, który tam gdzieś tam je przyozdabia, ale sama opowieść cały czas jest aktualna. No dobrze. To jeszcze jakieś... Potrzebowałbym jakieś podsumowanie z Państwa strony. Rozmyte... Jeszcze raz, jak to było? Rozmyte granice serialowych światów. Taki jest temat tego naszego spotkania. Czy one już... Czy jest jakaś puenta w tej historii? Czy te granice będą właśnie tak się rozmywać, te światy będą coraz większe, coraz szersze, coraz bardziej nas będą otaczać i w końcu w nich utoniemy? Ja myślę, że największą potrzebą w tym momencie jest imersja, właśnie zanurzenie się w pełne w opowieść i chcemy światów, które nas otaczają z każdej możliwej strony. Więc jeśli podoba nam się historia, podoba nam się uniwersum, bohaterowie, nie wiem, taki przekaz ogólny danej narracji, to chcemy... Przynajmniej taki typ fana, którym też gdzieś się utożsamiam, chcemy to mieć z każdej możliwej strony. Czyli niekoniecznie już może nawet gadżety, bo to też nie jest dla każdego, żeby kolekcjonować przedmioty, ale chcielibyśmy wtedy zobaczyć, dotknąć, powąchać, posłuchać i doświadczyć tego wszystkimi zmysłami. Więc ja na przykład jak najbardziej chciałabym zobaczyć kiedyś taką wersję gry o Wiedźminie, która jest na VR-ze i pozwala mi wejść w to wszystko i dotknąć przedmiotów, gdzieś brać udział tak czynnie w tej historii, tak? I myślę, że tworzenie takiego metaversum to jest najlepszy, to jest w ogóle kierunek dla kultury, że będziemy coraz bardziej tego chcieli, coraz bardziej tego potrzebowali i wydaje mi się w ogóle, że popkultura, przyszłością popkultury są takie wielkie giganarracje po prostu, które gdzieś rozbudowują się do takich gigantycznych rozmiarów właśnie jak Marvel. No duże franczyzy na pewno będą to rozwijać. Duże franczyzy nie tylko pójdą właśnie tutaj też w gadżety, ale też w inny rodzaj opowieści. Oni pójdą w komiksy, oni pójdą w książki na przykład. Już teraz zaczynają na polskim rynku się pojawiać te wszystkie powieści, które są osadzone w uniwersum Marvela. Pojawił się Loki, pojawiła się Gamora i Nebula. Więc jeżeli tylko będzie zapotrzebowanie i będzie jakakolwiek reakcja chyba ze strony fanów, to one będą bardzo mocno się rozwijać. Też mi się wydaje, że to pójdzie w tą stronę. Czy będzie kiedyś przesyt? Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że prędzej czy później powstanie taka silna grupa osób, które po prostu będą się od tego odcinać i nie będą tak po prostu będą się afiszować tym, że nie są zainteresowani takimi produkcjami, bo to jednak jest pewien poziom wejścia, któremu trzeba poświęcić czas. Styl życia tak naprawdę. Tak naprawdę styl życia, więc wydaje mi się, że po prostu będzie takie grono osób, które jest zainteresowane
chcę serial, ale niech ma maksymalnie 3 sezony. Mhm. To jest dla mnie wszystko. I wydaje mi się, że będzie też rynek na to, że będziemy dostawać właśnie produkcje zamknięte, zakończone, które po prostu twórcy będą szli dalej i nie będzie obchodziło, czy będzie okay. coś dookoła tego, bo oni po prostu historię zamknęli i to też na pewno będzie miało fanów. Mhm. Ja bym powiedział tak, że... No, do mikrofonu. Powiedziałbym tak, że czas pokaże. To znaczy się, że na pewno część tych bardziej powiedziałbym, no... A może tak powiem, adekwatnych psychologicznie produkcji, czyli takich, które no, no są jednak w pewnym stopniu ukonstytuowane na pewnego rodzaju strukturach narracji mitycznych, przynajmniej jeśli chodzi o takie jakieś seriale fantastyczne, nie? Przetrwają jakąś próbę czasu i pytanie, jak to będzie wyglądać i jak to będzie wpływać na kolejną rzeczywistość naszą, nie? Na przykład jeśli chodzi o Star Trek, no to Star Trek Discovery, no to nie jest Star Trek. Jest okej, okay, w sensie no, da się obejrzeć, ale od samej wizji Jenna Roddenberry'ego to nie ma za dużo wspólnego. To jest właśnie po prostu net, no, są elementy. Nie? Tu bym polemizował, ale nie mam już na to czasu. W ten sposób kończymy panel Rozmyte granice serialowych światów. Państwa gośćmi byli Magdalena Stępień, tatwa.pl, Magda Kozłowska, starwars.pl, Agata Jarzębowska, serialowa, dr Adam Anczyk, AIK. Ja się nazywam Kamil Śmiałkowski i już Państwa zapraszam o pełnej godzinie na kolejny panel. Poświęcimy go serialom nieanglojęzycznym, czyli tym, którymi się nawet nie zająknęliśmy podczas tego panelu. Więc zajmiemy się nimi już za kilkanaście minut. A na kolejne punkty programu oczywiście również zapraszam. Serial Kontrwać będzie przez dni kolejny. Dziękuję. Dziękujemy.